Witam moi widzowie! Dzisiaj zajmiemy się kolejnym tematem z cyklu cudów i dziwów, jakie dzieją się wokół wojska na całym świecie. Dzisiaj sobie weźmiemy taki fajny i uporządkowany, i w ogóle bardzo dobrze zarządzany kraj jak Szwajcaria. Otóż w 2008 roku Szwajcaria rozpoczęła procedurę porównawczą, w wyniku której przeprowadzono wiele testów, które miały wyłonić przyszłą maszynę dla szwajcarskich sił powietrznych. Maszyna ta miała stać się następcą coraz bardziej wysłuchanych, a tak znanych i, i często obecnych na bardzo pięknych zdjęciach F5 Tiger. Tu na pewno niektórzy z Was kojarzą grupę pokazową. Szwajcarską latającą na tych samolotach, którą także u nas w Radomiu można było oglądać. I te nowe maszyny miały uzupełnić szwajcarskie hornety, czyli samoloty F-18. F-18, dlatego, że to jest ta wersja pozbawiona możliwości uderzeniowych, tu Szwajcarzy podeszli do tego bardzo tak systemowo i przeprowadzili cały szereg prób porównawczych. Tam poszczególne kraje, które starały się o ten kontrakt,. Na te samoloty, czyli to są europejscy producenci, czyli prezentowali samoloty Rafale. Eurofighter był prezentowany przez Niemców. I no, oczywiście, szwedzki Gripen. Ciekawostką może być również to, że w tym. Teście, porównaniu, jako punkt odniesienia umieszczono również szwajcarskie F-18. Samolot, no, powiedzmy, że troszeczkę starszy, chociaż, no, jak się każe za chwilę, te samoloty, tak zwanej generacji czwartej, bo tak się określa te europejskie maszyny, to tak naprawdę różnią się od tej generacji czwartej, jak się określa, na przykład Horneta. W zasadzie wyposażeniem, awioniką, i przy odpowiednim zmodernizowaniu tych starszych maszyn, to nie odbiegają one od tych najnowszych europejskich. Ten raport, ostatecznie, no, został jakby upubliczniony czy wyciek do mediów. No i można sobie przeczytać, bo tutaj porównywane samoloty były w kilku kategoriach. Pierwsze to było air policening, czyli tak zwane no, y policyjne działania w przestrzeni powietrznej, to jest na przykład to, co robią nasze MiG-29 w państwach bałtyckich w ramach tej misji. No to chodzi o takie zadania czasu pokoju generalnie rzecz biorąc, czyli wykrywanie jakichś zgubionych samolotów, należy przechwycić taki samolot, tam nawiązać z nim komunikację, jeżeli są problemy jakieś no to zmusić go do lądowania, po prostu no żeby nie było jakiegoś bałaganu w powietrzu czy nie są nadzorowane z jakieś zagrożenie w ruchu powietrznym. Drugie to walka powietrzna w sytuacji defensywnej, takie Defensive Counter Air, czyli po prostu określenie zdolności do walki powietrznej w sytuacji obronnej. No i tutaj nie testowano samolotów jako takich myśliwców przewagi powietrznej, czyścicieli nieba, gdzie tutaj no na przykład Eurofighter mógłby zabłysnąć, bo jednak to jest samolot o najlepszych parametrach dynamicznych do tego typu misji. Następne to jest eskorta, czyli osłona samolotów, które wykonują misję uderzeniową. Następny typ misji to rozpoznanie, tutaj porównywano przede wszystkim zdolności zasobników jakie były oferowane w pakietach z tymi samolotami poszczególnych typów. I ostatnie to jest zdolność do przeprowadzania misji uderzeniowych, czyli atakowania celów naziemnych. Te wszystkie testy zostały jakby też podzielone na podkategorie. No i tu jest duża ciekawostka, ponieważ szwajcarski F18 Szwajcaria używała te samoloty w wersji C i D i one są dosyć zmodernizowane. One m.in. wyposażone są w, w celownik na hełmowy, pod taki jak na naszych F-16, ten Joint Helmet Queuing System oraz po, najnowsze pociski im 9 x No I okazało się, że Hornet został najwyżej oceniony w kategorii walki manewrowej. Właśnie dzięki temu, że posiada ten nowoczesny celownik na hełmowy i pocisk, ponieważ podobne rozwiązania dla europejskich samolotów są jeszcze niedopracowane i nie mają takich zdolności jakie powinny mieć. No to jest taka ciekawostka, że warto też rozumieć to, że nawet starsza maszyna może być lepsza w czymś od tych nowszych. No ale przejdźmy do wyników. Tutaj uszeregowano jakby wszystkie maszyny testowane, a także minimalne oczekiwane zdolności, jakie są oczekiwane od samolotów. No i tak, jeżeli chodzi o misję Air Policing, najwyżej oceniono Rafale, następnie Eurofightera Następnie Horneta i tu jest granica minimalnych oczekiwanych zdolności, a poniżej tej granicy znalazł się Gripen. Następna kategoria Walka powietrzna w sytuacji defensywnej. Mamy Rafale na drugim miejscu Eurofightera, na kolejnym Horneta, następnie minimalną oczekiwaną zdolność, a poniżej niej Gripen. Następna kategoria Eskorta. Pierwsze miejsce zajął Rafale, następnie Eurofighter, następnie Hornet. Tu jest minimalna oczekiwana zdolność. I Gripen. Następne rozpoznanie, i tutaj pamiętać trzeba, że tu oceniano przede wszystkim zasobniki, jakie samoloty przenoszą. Najwyżej oceniono Rafale. Za Rafale znajduje się minimalna oczekiwana zdolność, następnie Gripen i Eurofighter. I wreszcie misje uderzeniowe. Najwyżej oceniono Rafale. Za Rafale znajduje się minimalna oczekiwana zdolność, następnie Gripen. I Eurofighter. W ostatnich tych dwóch zestawieniach nie uwzględniono Hornetów, ponieważ nie posiadają one takich zdolności, tak więc nie zostały tutaj uwzględnione. Tutaj oczywistym jest, że w tym zestawieniu pierwsze miejsce zajął całkowicie słusznie Rafale. To trzeba też uwagę zawrzeć, że Eurofighter testowany był w wersji niemieckiej, która jest trochę uboższa na przykład od brytyjskiej. Najprawdopodobniej we wczesnej wersji Trans-1, co jakby też wpłynęło na jego wyniki. Chociaż to nie wpłynęło raczej na ogólny wynik, bo tutaj raczej Szwajcarzy szukali maszyny wielozadaniowej i właśnie jako taka został zbudowany Rafale. Podczas gdy Eurofighter budowany był raczej jako taki właśnie czyściciel nieba, maszyna przewagi powietrznej. Oczywiście teraz awionika nowoczesna pozwala każdej maszynie być wielozadaniową, no ale jednak inaczej się kształtują jakby te zdolności, parametry dynamiczne. Eurofighter zbudowany był do latania szybko i wysoko, Rafale no bardziej do latania nisko i szybko i, i, i wolno także, żeby móc podchodzić do lądowania na lotniskowcach. No tu są inne trochę założenia i inny skutek jakby. I tu trzeba też też uwzględnić, że te testy zostały przeprowadzone na fizycznych samolotach, to znaczy określono ich jakby... Rzeczywiste parametry na podstawie tego, no po prostu testów praktycznych, kiedy to samoloty latały z wyposażeniem odpowiednim. Nastąpiła również druga faza, gdzie określono na podstawie materiałów dostarczonych przez producentów, jakie będą różnice pomiędzy testowaną konfiguracją maszyn docelowymi zdolnościami, ponieważ, no, o ile Rafale był prezentowany bodaj w wersji F2, czyli już wielozadaniowej, no to Eurofighter w wersji trans 1, czyli no niespecjalnie wielozadaniowej. Gripen to również była ówcześnie szwedzki standard, czyli wersja CD, tak więc no nie były to najnowsze wersje i nie były to wersje, które by no docelowo miały trafić do szwajcarskich sił powietrznych. Na podstawie tych materiałów oczywiście największy wzrost zdolności zanotował tu Gripen, właśnie ten samolot, no między innymi w tej następnej wersji ma otrzymać nowy, mocniejszy silnik, a także dość znaczące zmiany w awionice No ale generalna kolejność, jakiej zostały skakowane. Sklasyfikowane poszczególne konstrukcje nie zmieniła się tutaj. Znowu Rafale został oceniony jako samolot posiadający największe możliwości, koalternatywę podano Eurofightera. Oczywiście wyniki nie dziwią. sposób porów... No i tu zaczynają się robić jaja, to co, do czego zmierzam i co jest właśnie najśmieszniejsze. Po całym kilkuletnim postępowaniu, to oczywiście były zaangażowane ogromne fundusze, no, testy. Każdy z tych producentów samolotów dostarczył, o ile pamiętam, cztery maszyny do testów. Tak więc no, to było naprawdę no, z jednej strony ciekawe dla kogoś, kto patrzy na to z boku, no, a z drugiej strony to jednak dość mocno zaangażowano wiele pieniędzy i wysiłku w to, żeby to postępowanie przeprowadzić. No więc po tym całym postępowaniu, Szwajcarzy postanowili, że zakupią Gripena. Ponieważ jest najtańszy. No i to też jest ciekawe, ponieważ w większości tych zestawień gripen znalazł się zarówno poniżej obecnie eksploatowanych hornetów, jak i poniżej minimalnych oczekiwanych zdolności. Także to jest naprawdę niezłe, śmieszne. Instytucje rządowe w Szwajcarii zaprobowały zakup 22 gripenów N NG, czyli następnej generacji. No czyli w praktyce to się nazywa teraz gripen. EF, w zależności czy to jest wersja jedno- czy dwumiejscowa. No i tu też trzeba powiedzieć, że Dasult, czyli producent Rafale, oni nie złożyli broni i zaproponowali, że w tej samej kwocie, w tych samych pieniądzach, co Szwedzi sprzedadzą te 22 Gripeny, oni sprzedadzą tam była chyba mowa o 16 lub 17 maszynach Rafale. No oczywiście to jest mniejsza ilość maszyn, ale jako maszyny no, bardziej zaawansowane i mające większe zdolności, powiem szczerze, ta ich propozycja była ciekawa i, i dobrze o nich świadczy. No ale nie, tutaj zaaprobowano Gripena. Dlaczego to można oczywiście domniemywać. I na przykład sięgnąć do historii, gdzie Gripen wszędzie gdzie się pojawiał, potem były afery łapówkarskie. Ale ja, ni ja tego nie mówię, ja tego nie powiedziałem. <ścoughs> Oficjalnie zatwierdzono i zaprobowano tą, ten zakup Gripena, przy czym u Szwajcarów wygląda to tak, że y, takie jakieś ważne, duże decyzje tam bardzo często są referenda, i właśnie y, w sprawie tej również było referendum. To referendum Odbyło się 18 maja 2014 roku. Pacyfistyczne społeczeństwo szwajcarskie zdecydowało o niekupowaniu samolotu wielozadaniowego, co zresztą stworzyło pewien problem siłom powietrznym. W najbliższym czasie oni mieli wycofać F5 do 2016 roku, czyli już niedługo. W tej chwili została podjęta decyzja o przedłużeniu ich eksploatacji, to znaczy przedłużeniu eksploatacji 22f5, dokładnie 18 maszyn F5E jednomiejscowych i czterech maszyn F5F, czyli dwumiejscowych do 2018 roku później prawdopodobnie też zostaną podjęte jakieś tam prace mające na celu przedłużenie czasu ich eksploatacji. Szwajcerzy stanęli tutaj przed problemem no, podstawą oczywiście pozostanie u nich flota 32 Boeingów F18 Hornet i to są dobre samoloty, może tu na przykład alternatywą być pozyskanie kolejnych maszyn tego typu, bo ja wiem, Malezja. Spekuluję zupełnie. No i jest tu jeszcze jedna ciekawa sprawa, to znaczy określenie jakby no, prawdziwych zdolności bojowych gripena. No bo tutaj o Gripen, Gripen ma strasznie dużo fanbojów w internecie i to ludzi takich właśnie odrzucających jakby no najbardziej podstawowe argumenty. Gripen to jest po prostu malutki samolocik. On posiada jeden silnik, który jest no pochodną silnika z Horneta. Tylko, że Hornet ma dwa, a Gripen ma jeden. Tak więc no, tu moc jest mała. Gripen też jest dosyć małym samolotem, zwłaszcza w tych wersjach wcześniejszych. Tak też się dzieje z samolotami, że one tyją, no, tutaj postanowiono sięgnąć po mocniejszy silnik, czyli super Horneta, ale to tak naprawdę nie zmienia sytuacji, ponieważ sam samolot w tej najnowszej wersji EF też tyje. Tak więc jego parametry dynamiczne się nie poprawią raczej. No i na pewno jest to nowoczesny samolot, on ma nowoczesny radar, nowoczesne wyposażenie, zintegrowane bardzo dużo wyposażenia. No, ale że to jest malutki samolocik, to on nie zeprzenosi tego wyposażenia, tego uzbrojenia specjalnie dużo, ani nie zaniesie go specjalnie daleko. No, no i tutaj się pojawiają te ograniczenia, właśnie jakie wynikły, no, że znalazł się poniżej oczekiwanych zdolności u Szwajcarów. Tak więc tutaj trochę ukrócę jakby fanboyów. I tu jeszcze jak znajdę to podam w opisie do filmu link do tego całego raportu. Jakby ktoś chciał sięgnąć do informacji u źródła. Tylko co jeszcze jedna sprawa. No, ktoś powie, no, bo jak to jest z tym przetargiem, co F-16 u nas wygrał. Ehm, ja powiem tak, no, dla mnie największym problemem było to, że zdecydowano kupić tylko tyle samolotów. Powinniśmy byli wtedy kupić dwa razy tyle samolotów i wycofać wszystko. I gdyby doszło do przetargu, tak naprawdę na setkę maszyn, to by ten przetarg wyglądał zupełnie inaczej. Dlaczego? Dlatego, że około setki maszyn zaczyna się opłaca podjąć produkcję licencyjną i w ogóle wchodzić w jakoś głębiej w koprodukcję samolotu. Dlatego, gdybyśmy wtedy właśnie zdecydowali o wycofaniu wszystkiego radzieckiego, tych samolotów, czyli SU-MIGów i tak dalej, i wtedy poszli w samolot nowy produkowany u nas, to byłoby to możliwe. Znaczy, to też by było na skraju opłacalności i to też by kosztowało, to nie kosztowałoby dwa razy więcej niż ten kontrakt na F-16, to kosztowałoby więcej niż dwa razy więcej niż kontrakt na F-16, ale widziałbym tu też korzyści i tu prawdopodobnie Gripen byłby najlepszą ofertą, ponieważ Szwedzi na pewno zaoferowaliby nam dużo większą współpracę niż Amerykanie. Natomiast było jak było, a było tak, że kupowaliśmy gotowy samolot z gotowym systemem. Przy takiej ilości samolotów nie było mowy o produkcji licencyjnej, przy 48 maszynach, bo to jest za mało. No i wybraliśmy technicznie, technicznie mówię, najlepszą maszynę. No. Do tego jeszcze dochodzą kwestie polityczne, bo jednak no, ostatni kryzys na Ukrainie i to Amerykanie jednak wysyłają. Ciągle u nas są na przykład F-16 zawiano w naszych bazach. No to też się liczy, tak. To Amerykanie niedawno przesłali batalion pancerny na ćwiczenia wcześniej. Wcześniej był batalion padochroniarzy, który ćwiczył ze, z naszymi spadochroniarzami. To też jest, to też ma jakby y, wymowę jakąś. Dzięki za e, wysłuchanie kolejnego materiału. Lajkujcie, subskrybujcie, promujcie, wrzucajcie te moje filmy na Facebooka. Niech wasi znajomi zobaczą, to też niech to do nich dotrze, czy po innych jakichś stronach promujcie mnie. E, to na pewno możecie liczyć na więcej, że będę robił więcej. Jeżeli będzie kanał rosnąć, to ja będę robił tego wszystkiego z całą pewnością więcej. No, wiecie, jak YouTube działa. Trzymajcie się i do następnego razu.